czym są tabele dat, dlaczego ich potrzebujesz i dwa proste sposoby na to, jak je stworzyć. Ja jestem Krzysiek z Clever BI i dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób możesz okiełznać pracę z czasem w Power BI. No dobra, zacznijmy od tego, czym tak w zasadzie jest ta tabela dat. Najprostsze i najszybsze wytłumaczenie jest takie, że jest to tabela, która w każdym wierszu dla każdego dnia w wybranym okresie posiada zapis daty. Tak, dla każdego dnia i tylko jeden. Czyli jeżeli będziesz chciał stworzyć taką tabelę dla lat 2010-2022, będziesz mieć 365 wierszy dla każdego roku, poza oczywiście latami przestępnymi, tam będzie tych wierszy 366. Ale do czego jest Ci taka tabela potrzebna? No właśnie, przecież po zaimportowaniu jakiejkolwiek tabeli z datami w Power BI automatycznie zostanie stworzona hierarchia i będzie fajnie. Niby tak, ale nie do końca. Owszem, taka automatyczna hierarchia w niektórych przypadkach będzie pomocna. Ale w momencie, gdy chociażby pojawi się u Ciebie potrzeba przefiltrowania albo zwizualizowania danych innych niż rok, kwartał, miesiąc, dzień, wtedy odbijesz się od ściany. Wyobraź sobie sytuację, że potrzebujesz przedstawiać raporty w cyklach tygodniowych, ściana, a może chcesz pokazać sprzedaż w podziale na dni tygodnia. Też lipa. W końcu, co z latami obrachunkowymi, czy uwzględnieniem weekendów, czy innych dni wolnych od pracy? No na to już Ci ta standardowa hierarchia w żaden sposób nie pozwoli. Oczywiście, możesz kombinować, tworzyć kolejne kolumny, ale pojawi się tutaj kolejny problem. Problemem tym będzie to, że dla każdej z tabel, gdzie pojawiają się te daty, będziesz musiał te same kroki powtarzać. Niezbyt fajnie, ponieważ my tutaj lubimy ułatwiać sobie życie, a nie utrudniać. Dlatego to rozwiązanie nie jest najlepsze. Kolejną kwestią są zaawansowane funkcje analizy w czasie. Tak, pod tym względem jest bardzo fajny. Daje naprawdę dużo potężnych narzędzi, możliwości do analizy tych danych w czasie, a wiele z nich będzie prawidłowo działało tylko i wyłącznie, jeżeli będziesz korzystać z tabeli dat. Dlaczego? Ponieważ wymagają one, aby była zachowana ciągłość tych dat. Czyli, tak jak mówiłem, każdy dzień musi posiadać swój wiersz, musi posiadać swoją wartość. A umówmy się, w danych, którymi dysponujemy, często występują różnego rodzaju luki, tak? Jeżeli któregoś dnia nie było żadnej sprzedaży, jeżeli mówimy o transakcjach, jeżeli mówimy o sprzedażach, no to ten dzień już w pliku źródłowym się niestety, ale nie pojawi i trafimy na sytuację najmniej fajną, a w zasadzie to w ogóle nie fajną, ponieważ miara się wykona, wypluje jakieś dane, nie wywali żadnego błędu, ale te dane po prostu będą niestety, ale niewłaściwe, nieprawidłowe. Podsumowując, czy potrzebujesz tej tabeli dat? Odpowiem w ten sposób. Jeżeli oczekujesz, że Twój raport będzie działał właściwie i pokazywał prawidłowe dane, to tak. Dobra, więc w jaki sposób możesz stworzyć taką tabelę? Istnieją tak na dobrą sprawę dwie możliwości. Pierwsza możliwość to jest stworzenie jej za pomocą DAX-a, drugą stworzenie w Power Query. Te dwa sposoby będą bardzo zbliżone do siebie, zarówno pod względem samego stopnia trudności, samego stopnia skomplikowania, jak i ich stworzenia, jak i późniejszej wydajności. Na początku Twojej przygody z Power BI nie będzie większej różnicy, z której metody skorzystasz. Ostateczny wynik będzie taki sam, więc korzystaj po prostu z tej, która jest dla Ciebie wygodniejsza. Ale zwrócę uwagę na to, że za jakiś czas okaże się, że jednak jedna z tych metod będzie dawała Ci większe możliwości. Kiedy? Kiedy to się stanie? Przede wszystkim, korzystając z Power Query, tworząc tabelę dat w Power Query, masz możliwość pobierania danych z zewnętrznych źródeł. Czyli
Możesz pobrać przez jakieś API dane dotyczące dni wolnych od pracy, czy też jeżeli jakaś firma posiada swój indywidualny kalendarz dni wolnych od pracy albo innych ważnych dat, no to wtedy możesz sobie pobrać te dane przez API. Kolejna kwestia to jest wykorzystanie tabeli danych w Dataflow. Załóżmy, że tworzysz raporty w organizacji, w której użytkowników tych raportów jest więcej. Jest kilka raportów, są użytkownicy, którzy tworzą swoje własne raporty. W tym momencie możesz taką tabelę danych po prostu wyrzucić jako przepływ danych i każdy z użytkowników, każdy z twórców raportów może z tego korzystać. Ty też przy tworzeniu kolejnych raportów możesz korzystać z tej tabeli danych, którą już stworzyłeś, nie musisz jej tworzyć dla każdego z raportów oddzielnie. Tutaj przy takich bardziej zaawansowanych modelach wykorzystania, to ta tabela stworzona w Power Query okaże się rozwiązaniem stanowczo ciekawszym. Dobra, tak jak mówiłem, oba te sposoby są do siebie zbliżone. W obu przypadkach efekt końcowy będzie taki sam. Jest kilka sytuacji, w których tabela dat stworzona w Power Query będzie bardziej potężna, będzie dawała ci większe możliwości skonfigurowania jej. A teraz w koniec gadania, jak widzisz, komputer jest za mną, zabieramy się do roboty. Pokażę ci dwa sposoby, zarówno w DAX-ie, jak i w Power Query, jak taką tabelę możesz stworzyć. Wszystkie pliki, kody tych tabel znajdziesz na stronie internetowej. Do roboty. No i dobra, jestem przy komputerze, możemy zaczynać. Zacząłem od otwarcia pliku naszego kursowego, ponieważ tutaj chciałbym Ci pokazać jedną rzecz. Jeden sposób na stworzenie kalendarza, który istnieje, którego nie polecam, którego nie lubię, ale już Ci pokazuję. Przejdźmy do zakładki z danymi i stwórzmy sobie nową tabelę. Nazwijmy ją kalendarz i użyjmy polecenia kalendar auto. I w ten oto prosty sposób stworzyliśmy sobie kolumnę z datami, która została automatycznie obliczona na podstawie naszego zestawu danych, naszego modelu danych, który mamy. Rozwiązanie działa. Nie lubię go, ponieważ wolę mieć troszeczkę więcej kontroli nad tym, co się dzieje. Dlatego stwórzmy sobie nowy raport. Raport jest gotowy. Przejdźmy do zakładki dane. Tutaj niczego nie ma, ale zaraz będzie, ponieważ stworzymy sobie nową tabelę. I nazwijmy ją również kalendarz. I teraz zamiast kalendar auto użyjemy polecenia kalendar. Czym to się różni? Różni się to tym, że tutaj możemy sobie wyznaczyć datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Datę, na której ten nasz kalendarz ma się kończyć. Wpisujemy datę początkową. Date 2000 styczeń 1. I datę końcową, również date 2022-1-1. Zamykamy i tak jak widzisz, zrobiło nam się to samo, ale już pod pełną kontrolą wiemy, kiedy się zaczyna, kiedy się kończy. Zmieńmy sobie szybko format na zwykłą datę. Godziny nam tutaj do niczego nie są potrzebne. Mamy kolumnę z datami. Co możemy z tym dalej zrobić? Możemy ją sobie troszeczkę rozdrobnić. Zacznijmy od roku. Zróbmy nową kolumnę, wpiszmy rok i używamy sobie polecenia year. Wpisujemy sobie tutaj nazwę kolumny, na podstawie której ma ten rok obliczyć. Teraz chcemy jeszcze mieć miesiąc. I znowuż to samo, używamy polecenia month i kolumnę, na podstawie której ten numer miesiąca zostanie stworzony. I jeszcze sobie zróbmy dzień w miesiącu i robimy sobie day, date. Dobra, czyli mamy już podstawowe kolumny. Pokażę Ci jeszcze teraz, jak zrobić w DAX-ie kolumnę z tygodniami, ponieważ to jest ta rzecz, która będzie Ci najbardziej w tym wszystkim prawdopodobnie potrzebna i która też nie jest rzeczą oczywistą, jak ją wykonać. I znowu tworzymy sobie nową kolumnę, gdzie chcemy poznać numer tygodnia. Równa się, tutaj wpisujemy komendę weeknum.
I teraz tradycyjnie na podstawie której kolumny ma nam ten numer tygodnia obliczyć, ale tutaj jeszcze woła nam o jakiś return type. Mamy tutaj do wyboru 1 albo 2. Czym one się od siebie różnią? Jeżeli wpiszemy 1, to będzie obliczać te tygodnie poczynając od niedzieli. W naszym kręgu kulturowym zaczynamy tydzień od poniedziałku, dlatego tutaj wpisujemy cyferkę 2. I mamy już numer tygodnia. I mamy taki bardzo, bardzo, bardzo podstawowy kalendarz, na podstawie którego możemy sobie coś ciekawego robić, ale tak jak widzisz, tutaj tydzień nam się zaczyna w 2000 roku w sobotę, czyli mamy tylko sobotę i niedzielę jako pierwszy tydzień. A co jeżeli chcemy liczyć pełne tygodnie? Wtedy zróbmy sobie tydzień ISO. Robimy sobie też weeknam na podstawie daty, ale wpisujemy sobie 21 i zobacz, co się dzieje. Pierwsze dwa dni roku są przyporządkowane jeszcze do poprzedniego roku i kolejne tygodnie już są numerowane od poniedziałku do niedzieli, pełen tydzień. I teraz, to jest taki bardzo podstawowy kalendarz. Możesz go sobie dalej rozbudowywać. W opisie do tego filmu jest link do strony internetowej, na której znajdziesz pliki z kalendarzem DAX-owym, przygotowanym już takim kompletnym, zawierającym praktycznie wszystko, co może ci się w kalendarzu przydać. Jeżeli przejrzysz jego kod źródłowy, użyjesz jego, to też zobaczysz, jak to wszystko działa. I teraz chciałbym ci pokazać, jak to wygląda. Pozwolisz, że tutaj klepię sobie nową tabelę. I teraz niech ona się nazywa kalendarz DAX i wkleję ten kod, o którym mówię. Niech ten kod ciebie nie przeraża. On jest wbrew pozorom bardzo prosty, bardzo przejrzysty. Jeżeli jakiekolwiek będziesz mieć problemy ze zrozumieniem tego, co się tutaj dzieje, wal śmiało. Pisz komentarz, pisz do mnie maila. Na wszystkie pytania ci odpowiem. Uruchamiamy sobie ten skrypcik i zobacz, co nam się tutaj pojawiło. Mamy w zasadzie, tak jak mówiłem, wszystko, co może nam się kiedykolwiek przydać. Także tak wygląda stworzenie kalendarza w DAX-ie. No dobra, przechodzimy do Power Query w DAX-ie. Jak widzisz, nie jest to nic skomplikowanego. Power Query podejście będzie troszkę inne, troszeczkę innego. Użyjemy kodu. I teraz, jaki jest najprostszy sposób na to, żeby stworzyć sobie kalendarz w Power Query? Zacznijmy od przejścia do edytora. I tutaj użyjemy sobie w narzędziach głównych parametrów. Zarządzaj parametrami, nowy parametr i niech będzie to kalendarz początek, typ, liczba dziesiętna, dowolna wartość. I wartość bieżąca. Kalendarz początek to będzie rok, w którym nasz kalendarz ma się zacząć. Czyli zacznijmy od 2000. Dobra. Zróbmy kolejny parametr. I tym razem to będzie kalendarz. Koniec. Znowu liczba dziesiętna. Dowolna wartość. I chcemy, aby nam się skończył w 2022 roku. Mamy to. Przechodzimy sobie dalej i bierzemy nowe źródło, puste zapytanie. I co my tutaj teraz możemy zrobić? Przejdźmy do edytora zaawansowanego. Źródło jest puste, dobra, nas to nie interesuje i wpisujemy to polecenie. Stworzy nam datę po prostu z tego naszego kalendarza, z tego naszego roku początkowego i 1 stycznia. Oczywiście robimy 12, czyli grudzień i 31, czyli dzień. Jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, mianowicie musimy obliczyć, ile dni nam tutaj między tymi dwiema datami występuje, czyli wpisujemy. Zmieniamy tylko na liczbę dni. Dobra. Kliknijmy gotowe. I mamy tutaj liczbę
dni, które są między tymi dwiema datami. Wróćmy do naszego edytora zaawansowanego i wpiszemy sobie tutaj jeszcze jedno polecenie. Mianowicie daty równa się. I co my tu mamy? Mamy dokładnie to, o co prosiliśmy, czyli mamy listę wszystkich dat w tym okresie. Co się stanie, jeżeli tutaj zmienimy na 2010? Tutaj również nam się pokazuje 2010, ale dobra, wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale mamy listę, a z listą nic nie zrobimy. Dlatego kliknij sobie tutaj do tabeli. Przekonwertuję to listę na tabelę. Brak ogranicznika, ok. I mamy to. Zmienimy sobie tylko nazwę. Zmienimy typ na datę. I teraz, jeśli przejdziesz do dodaj kolumnę, to dodawanie poszczególnych kolumn z konkretnymi informacjami jest tutaj mega proste, ponieważ masz guziczek data i na podstawie tego możesz sobie praktycznie wszystko, co tylko jest potrzebne, dodać. Tydzień. Tak jak widzisz, jest to bajecznie proste. W opisie do filmu znowuż jest link do strony internetowej, na której znajdziesz kod tego kalendarza, z którego ja korzystam. Pozwolisz, że ci tylko przekleję ten kod. Też jest opisany, także bez problemu sobie poradzisz z jego ogarnięciem. Właśnie pokazałem ci, jak można przygotować takie tabele kalendarza. Teraz tylko wystarczy, że połączysz je ze swoimi danymi i już ta praca na kalendarzu będzie o wiele prostsza. Co istotne, te pliki, które dla ciebie wrzuciłem, ten kod źródłowy, nie musisz go za każdym razem od początku wpisywać, od początku wklepywać. Wystarczy proste kopiuj, wklej do nowego raportu i możesz używać go cały czas, za każdym razem, kiedy będzie ci potrzebne. Także tyle. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś nowego. Jak zawsze zapraszam do samodzielnego eksperymentowania i baw się dobrze. Do zobaczenia następnym razem.